Cześć, z tej strony Klaudia Stawiarska. Dziś opowiem, co to jest MLM. MLM, czyli Multi-Level Marketing, jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się modeli biznesowych. To jest fakt niezaprzeczalny i bez znaczenia, czy ktoś go lubi, czy nie, jeśli dobrze się go robi, to jest to model zarabiania pieniędzy bardzo skuteczny, ponieważ jest oparty na zasadzie win-win. Mimo, że na świecie istnieje od kilkudziesięciu lat, w Polsce już ponad 20, wiele ludzi wciąż go nie rozumie. Dziś Ci wytłumaczę podstawy. MLM, czyli z języka angielskiego multi-level marketing, tak zwany marketing wielopoziomowy, oznacza, że jest promowany produkt czy też usługa na wielu poziomach. Angażuje się wiele dystrybutorów, którzy zostają partnerami biznesowymi firmy i czerpią korzyści na każdym poziomie, jako że ze swoich poleceń. Tak więc strategia firm działających na zasadzie marketingu rekomendacyjnego polega na dystrybucji produktu poza tradycyjną siecią sklepową. Pewnie zastanawiasz się, skąd się biorą pieniądze w network marketingu. Otóż pieniądze nie są przeznaczane na bardzo drogie kampanie reklamowe. Jedną z ważniejszych zasad ekonomicznych marketingu rekomendacyjnego jest to, aby zamiast wydawać ogromne sumy pieniędzy na takie mechanizmy jak reklama, promocja, sprzedaż, tradycyjny marketing, te pieniądze przeznaczone są dla partnerów biznesowych. Bardzo ważną zasadą w marketingu rekomendacyjnym jest to, że nie ma oficjalnej kadry kierowniczej, która zarządzałaby sprzedażą. Są to liderzy i partnerzy, którzy mają jednakowe prawa i możliwości zarabiania. Niezwykle ważną rolę pełnią tzw. liderzy sieci. W network marketingu liderem jest taki dystrybutor, który dzięki swojemu zaangażowaniu, wiedzy i odpowiedniej pracy zbudował dużą grupę partnerów. Dzięki jego efektywnej pracy jego grupa osiągnęła odpowiednio wysokie obroty, które te przekładają się na jej zarobki. Dobry lider jest często wzorowym przykładem możliwości, jakie daje system marketingu wielopoziomowego. Celem każdego dystrybutora powinno być zostać liderem. Jest to pożądane ze względu na możliwość osiągania przez lidera stałego wysokiego dochodu pasywnego. Fundamentalne różnice pomiędzy klasyczną dystrybucją a MLM. Jak powszechnie wiadomo, dziś w wysoko rozwiniętych gospodarkach stworzenie produktu jakościowego nie stanowi większego problemu. Jednak jest to pierwszy krok do całego skomplikowanego procesu składającego się na zysk przedsiębiorstwa. Można spokojnie stwierdzić, że dziś najistotniejszym ogniwem jest dystrybucja. Rozumiemy przez to te wszystkie czynności, które trzeba wykonać, aby produkt trafił od producenta do klienta. Jak wykazują badania w dzisiejszych systemach, to właśnie ma największy wpływ na cenę produktu. Dystrybucja klasyczna. Dystrybucja stwarza największy potencjał w zarabianiu. Współczesny światowy rynek jest pełen dobrych, jakościowych produktów oferowanych każdego dnia. Działy handlowe wszystkich firm świata stosują przeróżne sposoby marketingowe, by klient kupował właśnie ich wyroby. Reklama jest tutaj dźwignią handlu. Każdy produkt, zanim trafi do klienta, przechodzi przez długi łańcuch pośredników, takich jak hurtownie, magazyny i sklepy detaliczne. Poniższy rysunek pokazuje uproszczony sposób schematu dystrybucji klasycznej. W ten sposób możesz zauważyć, jak buduje się cena produktu. Warto zauważyć, że właściciel sklepu prowadząc własny biznes musi pokryć wiele kosztów. Główne wydatki to np. czynsz, media, wynagrodzenie pracowników, podatki czy też sumy przeznaczone na reklamę. Wiele z tych wydatków należy ponosić co miesiąc, niezależnie od tego, czy biznes przynosi zyski, czy też nie. Bardzo często comiesięczne koszty są bardzo wysokie. W dystrybucji klasycznej te wszystkie koszty i narzuty poszczególnych pośredników doliczane są do końcowej ceny produktu. Droga produktu do klienta jest bardzo długa, a poziom sprzedaży uzależniony głównie od skuteczności kampanii reklamowych. A teraz przyjrzyjmy się dystrybucji w ramach MLM. W firmach network marketingu droga produktu do klienta jest o wiele krótsza. Jest to prosty system dystrybucji. Ponadto najczęściej firmy MLM nie korzystają z tradycyjnej formy reklamy, dlatego zazwyczaj nie zobaczysz takich reklam w telewizji. Głównym motorem sprzedaży nie są kampanie reklamowe, ale ustna rekomendacja produktu. Spójrz na poniższy rysunek przedstawiający schemat dystrybucji w ramach marketingu sieciowego. Warto pamiętać, że według zasad network marketingu kwoty zaoszczędzane na reklamie przeznaczone są na podnoszenie jakości produktu oraz na wynagrodzenia dla dystrybutorów. Produkty firm działających w sektorze MLM to najczęściej wyroby bardzo dobrej jakości, ponieważ sprzedaż odbywa się na zasadzie ustnej rekomendacji produktu. Teraz chciałabym Ci przedstawić kilka mitów do sprostowania na temat właśnie network marketingu. Często są to zasłyszane opinie ludzi, którzy nie mieli żadnego doświadczenia w biznesie network marketingu. Tendencyjne, stereotypowe myślenie, zasłyszane opinie i próba rzetelnego przedstawienia tematu. Często nie jesteśmy pewni, czy rozumiemy dobrze to, co jest nam przedstawiane. Pierwszym i najpopularniejszym mitem na temat tego biznesu to jest to, że jest to piramida. Oczywiście jest to bzdura. To normalna dystrybucja, tylko innym kanałem oraz na innych mechanizmach księgowości. Jak są produkty, jest obrót, to jest to normalny projekt handlowy. Najprościej tłumacząc, piramida to organizacja, do której przyłączenie się wymaga wpłacenia x złotych i nie posiada żadnych produktów albo same pseudoprodukty lub jakieś raporty. W Polsce za stworzenie piramidy grozi aż 7 lat więzienia. Gdyby MLM był piramidą, to czy wciąż by istniała? Z pewnością nie.
Zarób milion w rok, czyli ile wyciągnę za 2 miesiące mojej pracy. Model systemu biznesu network marketingu to projekt na całe życie z misją propagowania niezależnej przedsiębiorczości. To nie skok na kasę ani sprint. Takie podejście nigdy nie przyniesie pozytywnych wyników. Myśl długoterminowo, myśl jak lider, pomagaj swoim ludziom. Wtedy na pewno odniesiesz sukces. Często obiekcją i obawą naszych przyszłych partnerów biznesowych jest opinia naszych znajomych. Popytam znajomych, to dam Ci znać. Twoi znajomi nie są ekspertem w tej dziedzinie, znają się na swoich sprawach, ale nie na budowaniu zespołów. Jeśli za Twoje życie mają decydować Twoi znajomi, to oddajesz odpowiedzialność w obce ręce. Sam zdecyduj, zbadaj sprawę, posłuchaj intuicji i zdecyduj, czy ten model może Ci w życiu pomóc. Kolejnym często powtarzanym mitem jest to, że tylko ci pierwsi lub ci na samej górze się bogacą. Nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ system księgowy wynagradza ludzi już po rejestracji. Nie ma znaczenia, kto się pierwszy rejestruje. Kariera przebiega według włożonej pracy, a nie czasu rejestracji. Osoba dopiero dołączająca może mieć większe efekty już po roku, niż osoba zaczynająca kilka lat wcześniej. Zastanów się nad tym. Szybciej wygrasz w Totka, niż zarobisz w MLM. Totalna bzdura. Budowanie zgodnie z systemem marketingu rekomendacyjnym nie ma nic wspólnego z hazardem. O wynikach finansowych decyduje praca, profesjonalizm i zaangażowanie. Przypadkowość nie istnieje w tym biznesie. Tylko i wyłącznie ilość wiedzy i jakość jej przekazywania. Osoby, które wpisały się i wypisały, nie zarobiły nic, bo nie wiedziały, jak to mają zrobić, bo nie wyedukowały się w tym temacie. Każdy, kto przystępuje, ma równe szanse. Podsumowując, również Ty też masz możliwość budowania własnej struktury partnerów biznesowych. Z pewnością najskuteczniejszym sposobem network marketingu na zarabianie dużych pieniędzy jest to, aby skupić się na rozwijaniu sieci swoich partnerów. Niezwykle ważne jest to, że dajesz również innym ludziom możliwość zarabiania razem z Tobą. Jest to wtedy biznes zespołowy. W tradycyjnych firmach za sprzedaż i promocję odpowiadają sklepy, różni pośrednicy, specjaliści od marketingu. Najlepsi liderzy, którzy zbudują dobrze prosperującą sieć dystrybutorów, otrzymują najwyższe wynagrodzenie. I to już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę. Życzę Ci powodzenia w Twoim biznesie network marketingu. Jeśli masz jakieś pytania, pisz do mnie na priv. Powodzenia!